Okna to nie tylko funkcjonalność, ale również design. Biała stolarka wciąż ma wielu zwolenników, ale klienci szukają też rozwiązań niestandardowych, takich, które sprawią, że ich dom będzie się wyróżniał na tle innych. Co jest trendy? O tym w kolejnym odcinku Szpilek na budowie. Okna mają chronić nasze domy, mieszkania przed utratą ciepła, mają zabezpieczać nas przed intruzem, mają służyć przez lata, no ale muszą też być ładne. Dla kobiety to jednak jest ważne, żeby one przyciągały wzrok. Zdecydowanie tak. Bardzo często się z tym właśnie spotykamy, że panowie patrzą na walory techniczne, praktyczne, tak? Chcą mieć ten święty spokój na lata, a panie jednak na ten wygląd, bo to musi się zgrać te okno no, ze wszystkim, co jest w domu, z podłogą, ze ścianą, z meblami. I tutaj muszę przyznać, że bardzo często musimy dojść do pewnego kompromisu, tak? Żeby jednak to okno było i bardzo ładne, pasowało do wszystkiego, ale z mojego punktu widzenia jako mężczyzny, to też, żeby one wytrzymały nam lata, długie lata, z założenia te 30 lat. Powiedzmy sobie wprost, nie chcę słuchać za dużo o parametrach technicznych. Proszę powiedzieć mi, na co powinnam zwrócić uwagę w trzech żołnierskich słowach, żeby przez 30 lat mieć spokój, żeby nie myśleć o wymianie okien. Na pewno musimy zwrócić uwagę na termikę, szczelność i solidność wykonania. To jeżeli chodzi o facetów, tak? Mm-hmm. A z paniami przejdziemy, myślę, za chwilę do wzoru, do oklein, do listek przyszybowych. Czyli do tego, co cieszy oko. Na pewno tak. Architekci chętnie stawiają już od kilku sezonów na chłodne aluminium. Co tutaj mamy do wyboru? Tak, zdecydowanie cały czas antracyty są na topie, co zresztą widać, bo PVC daje nam szerokie możliwości. Możemy wykorzystać naprawdę wiele oklein, które będą nam się podobały, które możemy zarówno dobrać do koloru elewacji, ale również do koloru wnętrza. To jest taka trochę zmyłka, bo nam się wydaje, że patrzymy na metal, a tak naprawdę wcale metal to nie jest. Dokładnie. Są to okleiny, które do złudzenia imitują i przypominają metal i bardzo często możemy się pomylić. Wachlarz kolorów metalopodobnych jest bardzo duży, co zresztą widać. Tu mamy dwa przykłady. Mamy pokazany Alux DB, okleina bardzo popularna, świecący taki metal, oraz czarne okno, tak zwany Jet Black. Bardzo lubią architekci. To jest czerń, a do tego w takim lekkim jeszcze macie. Te dwa okna różnią się od siebie, więc wnioskuję, że wybór koloru to dopiero połowa sukcesu. Oj, zdecydowanie tak, zdecydowanie tak. Tutaj mamy dwa różne okna, więc panie na pewno będą mogły sobie dobrać kształt tego okna, zanim jakby dobiera. Do narożnika, do kominka? Do narożnika, do kominka, ojejku, czy w domu będzie wszystko w zachowanej formie prostej, kanciastej, czy może jednak zaokrąglonej. Ale mamy także do wyboru sposób łączenia profili. Cóż to oznacza? Są to zgrzewy. Może być zgrzew pod kątem 45 stopni, najbardziej popularny. I to może być tak zwany zgrzew bezwypływkowy. Tu jeżeli jadę paznokciem, to w ogóle nie czujemy żadnej przerwy. Innym zgrzewem jest tak zwany zgrzew V-Perfect. Jest taka leciutka fuga, bardzo ładna, łatwa w czyszczeniu, bo kiedyś były takie zgrzewy bardzo szerokie, my to nazwaliśmy na nitkę, bardzo mało estetyczne. To już jest w ogóle nowa technologia wykonania zgrzewów. Te zgrzewy to są solidne zgrzewy, panowie, więc mamy ten święty spokój. Wracając do tych łączenia, to mamy kolejną rzecz, łączenie profili pod kątem 90 stopni. Jest to takie dość unikatowe łączenie, bardzo nowoczesne, szczególnie właśnie w tych metalopodobnych, ale jeżeli byśmy obrócili sobie nasze okno na drugą stronę i tu już pokażemy okleinę drewnopodobną, to takie łączenie do złudzenia przypomina nam łączenie w oknach drewnianych. Bardzo często klienci wybierają klientki. Jednak to klientki wybierają takie okna, ponieważ podobają im się okna drewniane, a tutaj do złudzenia takie okno w tej okleinie i z tym łączeniem profili do złudzenia przypomina nam okno drewniane. To pokazuje, że czasy bardzo się zmieniły. Dziś okno kupujemy już nie tylko po to, żeby nam wiatr nie hulał po pokoju, ale ono ma być wręcz ozdobą naszego salonu, domu. Okna bardzo się rozwinęły od kilkunastu lat. To nie jest już przedmiot, który tylko dopuszcza nam światło i powietrze do środka, którego można było wziąć z przysłowiowej półki. Tak? Teraz każde okno jest projektowane oddzielnie pod nasze gusta, nasze potrzeby, czyli pod potrzeby panów i pod gusta pań. Widzę, że zamiast pani pomóc, to bardziej chyba jeszcze namąciłem. No zrobił mi pan zamęt w głowie totalny. Zgadza się. Dlatego przygotowałem dla pani na koniec coś naprawdę specjalnego. Zapraszam. Chodźmy. Voilà. Oto i ta niespodzianka. Mamy miks dla niezdecydowanych. Zdecydowanie tak. Jest to bardzo często w ostatnim czasie wybierany
łączenie. Jeśli nie wiem, czy drewno, czy metal, to mogę mieć jedno i drugie. Tak, a jednocześnie to jest taki fajny styl, teraz taki surowy, czasem loftowy. Bardzo często są drzwi łączone, rama czarna i skrzydło drzwiowe jest w takim właśnie kolorze drewna. Tu cieszy się do tego tak czarna klamka. Wszystko tworzy taką fajną, no nowoczesny, taki minimalistyczny wygląd, który jest teraz bardzo często wybierany. Do tego, jeżeli sobie na przykład wybierzemy jakieś ściana surowej cegły, tudzież do tego te nowoczesne teraz takie betony, to bardzo to elegancko, fajnie wygląda.